metamorfoza, która może mieć miejsce w Parku Śląskim i będzie miała, może wpłynąć w sposób niesamowity na postrzeganie naszego województwa i regionu, ponieważ to jest 600 hektarów zieleni w centrum aglomeracji śląskiej, która jest raczej znana i kojarzona z ciężkim przemysłem, a taka nie jest prawda, ponieważ ten przemysł się zmienił. A sam Park Śląski jest przez mieszkańców naszego województwa postrzegany jako świetne miejsce do spędzenia wolnego czasu. Kontynuujemy prace rozpoczęte w poprzedniej kadencji nad modernizacją parku. To jest 20 różnych mikroprojektów. Dzisiejsze spotkanie Komitetu Monitorującego ma na celu dopracowanie pewnych szczegółów, rozwiązań, wsłuchanie się też w stronę społeczną. Taka dyskusja, czy debata, rozmowa ze stroną społeczną jest bardzo ważna, bo to dotyczy potężnej przestrzeni społecznej, ważnej dla wielu, wielu osób. Musimy w ten głos się wsłuchiwać, musimy rozmawiać, przyjmować do wiadomości te argumenty, które są przedstawiane. Jak to zawsze bywa w debacie, nie musimy się z pewnymi rozwiązaniami zgodzić ostatecznie, ale wydaje mi się, że taka debata, rozmowa i potraktowanie po partnersku tych organizacji i uwzględnienie ich stanowiska czy podejścia do w sposobie zarządzania parkiem czy tego projektu, który przed nami, jest bardzo ważny, potrzebny i ten głos społeczny w mojej ocenie powinien być wysłuchany, wręcz przekazany na papier, na konkretną formułę współpracy. Tak jak powiedziałem, jeżeli da się coś ulepszyć dzięki temu, to ja jestem bardzo otwarty.